Partnerem materiału jest LuxPaw, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 metra od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 metra od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. 28 rajd niepodległości, faktycznie organizowany przez oddział PTTK w Końskich, klub turystyki aktywnej PTTK Passat. Przebiega w ten sposób, że tutaj już po weryfikacji uczestnicy właśnie wyruszyli na trasę, która wytyczona została tutaj w okolicach Końskich. Będą przemierzać przez ulice miasta. Wcześniej złożona zostanie wiązanka kwiatów przy tablicy Beliny Prażmowskiego, upamiętniająca wjazd legionistów do naszego miasta. A następnie ulicami miasta wyjdą w kierunku Dyszowa uczestnicy i lasami będą podążać w kierunku Starego Młyna. Tam będzie ognisko i zakończenie rajdu połączone z wręczeniem certyfikatów oraz losowaniem drobnych upominków. Powiedzmy, kogo na trasie mamy, jak liczebny jest to rajd? Ponad setka uczestników i bardzo się cieszymy, ponieważ dopisali nasi sympatycy i członkowie oddziału PTTK w Żarnowie. Są to reprezentanci ze szkoły podstawowej w Białaczowie i w Miednej Drewnianej. Przyjechała też szkoła podstawowa z Gomulina. Mamy też reprezentantów z zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2 w Końskich oraz z naszej szkoły podstawowej numer 2 pod opieką nauczycieli niezawodnych. Mamy też przedstawicieli tutaj ze starostwa powiatowego, no i tych wszystkich członków, którzy lubią sami wędrować.